W pewnej szkole pracuje 20 nauczycieli. Stosunek liczby mężczyzn do liczby kobiet jest równy 1 do 9. Ile kobiet i ilu mężczyzn pracuje w tej szkole? Oznaczmy sobie przez x liczbę mężczyzn, czyli piszemy x liczba mężczyzn. No i teraz sobie oznaczmy jakoś liczbę kobiet. Wiemy, że stosunek liczby mężczyzn do liczby kobiet jest równy 1 do 9. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że na jednego mężczyznę przypada 9 kobiet, czyli kobiet jest, krótko mówiąc, 9 razy więcej. Skoro liczba mężczyzn to x, zatem 9x to będzie liczba kobiet, czyli piszemy 9x liczba kobiet. No i teraz musimy skorzystać z informacji podanej w treści zadania, że w sumie wszystkich nauczycieli i mężczyzn i kobiet jest 20, czyli sumujemy x plus 9x i to powinno dać 20, zatem zapisujemy x plus 9x równa się 20, no i rozwiązujemy jedno równanie z jedną niewiadomą, po lewej stronie mamy 10x, a po prawej 20, dzielimy przez 10, czyli x jest równy 2. W związku z tym w szkole pracują dwaj mężczyźni oraz 9 razy 2 to jest 18 kobiet.